Cześć kochani, dzisiaj wam chciałem pokazać taką klatrzeczkę, samoróbkę. Czekajcie, otworzyć drzwi, by trochę bardziej słońce napadło. Czekajcie, przymknę. No, taką klatrzeczkę sobie treningową zrobiłem. Muszę tylko jeszcze po bokach ją trochę doprecyzować. Tutaj tego nie będzie. Bo takie jakoś tak znalazłem, to przyczepiłem. Tego tutaj nie będzie. Podłoga oczywiście, w ogóle ta klatka będzie jeszcze robiona. Podłoga będzie obłożona drewnem. Płyta będzie drewniana. I to po bokach to zostanie, bo to jest dobre jeszcze. Ale to i tu będzie wyglądało. Klatka jest przeze mnie zbudowana. Tutaj właśnie taki transporter do treningów. Właśnie jak... Właśnie otwieram. No. Przyczepiam sobie na drut. Albo po prostu są zamknięte, a gąbki już moje są tak nauczone, że one sobie po prostu tak wychodzą, że z tymi dźwiczkami sobie wychodzą. Później jak już skończę, wypuszczę gołębie. Oczywiście to do roweru sobie zrobiłem, bo nie będę jeździł tam 3 km tam tak mało. Specjalne auto ma nową benzynę. To już właśnie dlatego sobie takie coś zrobiłem. Tu taka fajna blokada jest, że mogę otworzyć, a nie muszę otworzyć. Tak na druta wziąłem. No. Tu będzie ta ściana. Ona, napiszcie mi w komentarzach, czy ta ściana by mogła zostać, bo ja nie wiem właśnie, czy ją wymienić. Ja mam plan ją wymienić. Tą ścianę, tą mam plan wymienić i tą. I tutaj coś jeszcze dopracować, żeby tutaj tyle tych drutów nie było. Tylko na jeden drut przyczepić kawałek i tutaj też. Podnoszę, wiecie o co chodzi. I tak to jest. Zapraszam jeszcze na stronę na Facebooku Hodowca Gołębi Lubocki, Bartosz Lubocki, o tak, czegoś tak. Bez obrazku jeszcze mam, czy już z obrazkiem, nie wiem. Widzimy. Taki fajny transporter. Od razu taka wódka treningowa. I zaraz wam jeszcze pokażę fajną klatkę, którą sobie też zrobiłem na loty gołębi, jak będę dawał. O, tak się zamyka, trzyma. Nie mam na co narzekać. No. Ona tu sobie leży, czeka do wiosny, dobra. Takie coś teraz daję gołąbką, o. Grid, takie pudełka. Dokupiłem sobie kilka miseczek, około 50, tu tylko kilka leży. Reszta leży gdzie indziej do celi, a cele też będę sobie robił. Mam już resztki karmy. Teraz zacząłem jęczmień dawać i gołąbkom do karmy. No, i właśnie. Tutaj właśnie mam taką skrzynię do przewozu gołąbków, też zrobimy sam. Tutaj będzie jeszcze jeden zawies i tu jeszcze jeden. Fajna skrzynia. No, na gołąbki. A nawet treningować tym można gołąbki. Jeszcze będzie czyste, bo ja to dziś robiłem. Używałem od razu. Sprawdzimy, jak gąbki się będą zachowywały. No. Taka fajna skrzynia. No taka, o. Jak w sam raz dla mnie. Na wywoz gąb. Oczywiście to będzie do auta potrzebne, jak będę jechał do oddziału zawieźć gołębie na loty. Może będę nagrywał teraz, jak będę miał zegar. Na pewno będę obrączkowanie nagrywał. Na pewno będę nagrywał w ciągu kilku z nich karmienie gołębi i co ja im daję w czasie teraz właśnie.
Napiszcie mi w komentarzach, czy jak się ma młode, to można dawać jęczmień, co jęczmień. Okej, okay? No to będzie chyba... A, jeszcze coś. Widzimy to, to jest akurat kupione ze sklepu. Widzimy, gąbek będzie szarpał, nie wyjdzie. No. Tu taką mieszankę daję jeszcze. Się pomieszałem trochę jęczmień z karmą. To widzimy, to całą dawałem. Taka zimowa karma z jęczmieniem. Jedynka. Tylko trochę tu jest mieszanki dodane i chyba teraz tak będę to stosować. Zaraz pod karma. Daje taki... takie dwa pudełeczka takiej karmy i tu jest 250 gram i daje je teraz, jak do jęczmień dodaję pół takiego na taki jeden cały jęczmień. No i to teraz to daje, będę dawał. Bo ja daję tego wszystkie trzy. Nawet mniej. Raz. Dwie. No, tam trzy daję. No i takie coś daję. Bąbku. No. Teraz wszyscy sobie. Bo jak się mi karma, jak mam właśnie, nie mam hajsu za dużo, nie mam na końcówkę karmę, to daję je właśnie tyle, co pokazywałem. No. Glitu jeszcze mam pełno. Fajne są właśnie takie karmiki, kupiłem pojniki do zostawiłem cele, będę miał plan kupić siatkę, tam taką jedną półkę zlikwidować. Gołębik przydzielić, może na pół. Na samce i samiczki, albo na młode. Zobaczyć. Na razie. No to cześć, na razie. Widzimy, ciemno już się robi, cześć.